Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i gonią mnie pały już na samym starcie. Dzisiaj chciałbym, znaczy teraz chciałbym przetestować tunik troszeczkę bardziej na drift i zobaczyć, co uda mi się wycisnąć z tego mojego Mustanga. Horda Mustanga. Goni mnie policja, zobaczymy, czy uda mi się ją łatwo zgubić. Może tak, zejdźmy. Oj, no tak, nie mogę tutaj sobie przerwać gry jako tako, więc jeśli będziecie grać w NFS-a, no to musicie powiedzieć swoim rodzicom: mamo, przepraszam, nie mogę przyjść teraz do kuchni, bo niestety nie mogę przerwać tej gry. Chociaż nie gram teraz online, bo nie kupiłem akurat sobie Golda na Xboxie, więc. Ale i tak nie mogę przerwać tej gry, no bo złapie mnie policja i stracę kasę i w ogóle, więc sorry mamo, przyjdę później. Przetłumacz to swojej mamie, że nie możesz przyjść do kuchni, kiedy cię woła już od 4 godzin. Musisz grać nowego NFS-a i uciekać przed policją. O, strasznie. Dobrze, no to co, zajdziemy sobie do warsztatu, bo przednio zrobiliśmy sobie misję u Amy, właściwie był to wyścig bardzo prosty. Zresztą nie szło mi najlepiej, ale jakoś mi poszło. Ojej, znowu te samuszki. Kiedy one się skończą? Nie wiem. Ale wejdźmy sobie do mapki. Jadę sobie tu aktualnie. O, zajechałem naprawdę do... O Boże, spadł pas tym. Zajechałem sobie naprawdę daleko gdzieś. Pojawiły mi się dwa wyścigi. Tu jest jakaś czasówka, tutaj mamy sprint. Ale tak jak wspomniałem, chciałbym... Oj, tutaj kolejny jakiś sprint. Chciałbym sobie bardziej stunigować samochód na drift. Więc tu mamy mój garaż. Tu mamy misję u kogoś tam. Zajedziemy sobie tam później. Teraz idziemy do garażu. Aha, tu mamy teleport. A dobra, możemy sobie... Możemy się od razu teleportować do garażu. Możemy to zrobić w ten sposób albo poprzez właśnie menu. Wchodząc do menu, tam gdzie mamy ustawienia, zdjęcia i inne pierdy śmerdy, tam możemy się od razu teleportować do garażu. Myk, wchodzimy. I teraz tak, wjeżdżamy sobie do garażu i możemy ustawić sobie albo poszczególne opcje, które będą wpływały na to, że samochód będzie się lepiej ślizgał, albo po prostu z góry narzucić, że samochód ma się lepiej ślizgać, tak? Więc spróbujemy na początek, bo jeszcze nie ogarniam. W sklepie są nowe części, coś tam. Coś nowego jest, modyfikacje wyglądu. Czy coś tutaj mamy nowego? Myk. Brak dostępnych części, natomiast to się odblokowało, tylko jest po prostu brak części. Nie fajnie. Dobrze, tunik sterowności. I ustawmy teraz może, tak, ustawmy teraz troszeczkę może bardziej na drift. Powiedzmy tak do połowy. I zobaczymy, co nam się tak naprawdę zmieni. Za moment. Teraz zobaczmy, o, mam trochę kasy. Poziom 7, 8. O, mogę lepsze hamulce zainstalować, to jest też bardzo ważne. O, opony. Mogę kupić lepsze opony. I teraz tak, mogę kupić albo do gripu, albo do driftu. Albo coś między gripem a driftem. A, złożę. Założenie nowych opon chyba. Spoko, tu nie ma. Wytłumaczone. Jak te opony będą wpływać na naszą jazdę. Zgaduję, że chodzi tu coś pomiędzy driftem a przyczepnością mid-drift, czyli... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Aha, dobra, zerknijcie sobie przyczepność opon. Nie mogę wam tego pokazać kursorem, bo nie mogę. Ale jest tutaj coś takiego jak przyczepność opon. I zobaczcie, że mamy skierowaną kropkę albo na lewo, albo na prawo. Po lewej stronie jest drift, a po prawej stronie mamy grip, czyli przyczepność, więc zobaczcie, tutaj mamy grip i im te opony są, o, na przykład tutaj mamy, więc tutaj mamy bliżej tego środka, więc ten drift nie jest aż taki hardkorowy, w sensie nie powinien być taki hardkorowy. Ja bym wolał właśnie te oponki bardziej na drift, tak? Wziąć sobie i zobaczymy, co się stanie. Powiedzmy.
Układ różnicowy. Okej. Bierzemy. Zawieszenie. Tego nie mogę jeszcze. Sprzęglo. Nitro. Układ wydechowy mogę kupić. Fajnie, zrobiliśmy sobie jedną misję i już sporo tych części nowych jest. Nie? No. Dobrze. No to mamy sobie to. Tunik wyglądu prawdopodobnie się nie zmienił za bardzo. Nie mamy za dużo nowych opcji, ale kilka nowych rzeczy do osiągów udało się zainstalować, także super. No i zrobiliśmy sobie ponoć samochód bardziej do driftu. Jestem ciekawy, jak to teraz wyjdzie. Nitro mam, odnawia mi się za zrobienie różnych tam stuntów, driftów, skoków, czy po prostu jazdę w tunelu. Miałem sobie też troszeczkę dać wężej te koła, bo są za mocno rozstawione moim zdaniem. Ale dobra, mamy sobie samochodzik niby bardziej do driftu. Lepiej troszeczkę się zbiera i zdecydowanie fajniej driftuje. Chociaż jeszcze to nie jest to. Powinien jeszcze troszeczkę mocniej. Oj, 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 oj. Za wolno jechałem. Takie ciasne zakręty. Na ręcznym nie bardzo. Nie bardzo. Coś tu widzę, że nie bardzo. Bardziej właśnie na hamulcu nożnym. Przy większej prędkości, więc można by rzec, że to są bardziej power slide'y, ale widzimy, że samochód bardziej się też ślizga, więc coś pomiędzy power slide'em a driftem, tak to wygląda. Nie? I zdecydowanie lepiej się driftuje, wchodzi w ten drift, gdy się używa hamulca nożnego, a nie hamulca ręcznego, tak jak się powinno to robić w drifcie. I teraz tak, jestem ciekawy, bo ponoć twórcy mieli... O właśnie, chodziło mi o tą kamerę. Więc jest sobie taka kamera, bardziej nazwijmy to filmowa. Nie? No i do tego też się trzeba przyzwyczaić. To na pewno bardzo fajnie się ogląda, ale z perspektywy gracza, takiego jak ja, no ciężko się do tego przyzwyczaić. Chociaż fajnie to wygląda, no nie? Ale no na początku może ciężko ten samochód opanować, że tak powiem. Tak więc tutaj możemy sobie polemizować. No i jedziemy 205 km na godzinę i muszę wam powiedzieć z bólem, ja tej prędkości tu w ogóle nie czuję, naprawdę. Nie wiem, czy to ze względu na ilość FPS-ów, ale gdy jadę w innych grach wyścigowych 200 na godzinę, to mi po prostu łeb urywa w takiej Fordzie Horizon, prawda? Jak jadę tam 180, to ja wiem, że jadę tam 180, a tu mam wrażenie, jakbym jechał 70 km na godzinę. I to jest moim zdaniem spora wada, nie samo prowadzenie. Ale tutaj myślę, że w tej grze bardziej chodzi o styl. Wiecie, że ten efekt prędkości był lepszy nawet w Need for Speed Rivals. Przynajmniej na początku, chociaż tam się jeździło też te 400 km na godzinę i więcej. Więc myślę, że jak te samochody sobie stuningujemy lepiej, no to też ten efekt prędkości będzie lepszy moim zdaniem. Ale i tak 211 km na godzinę to nie jest mała prędkość. A ja się czuję, jakbym naprawdę jechał ze 100 na godzinę 70. Ja jestem kierowcą i naprawdę sporo kilometrów też już przejeździłem. I może to też ze względu na kamerę ustawioną w tej grze, nie wiem, ale ten efekt prędkości nie jest tu powalający. Więc to jest zdecydowany minus. Ale dobra, zrobiliśmy sobie samochód bardziej na drift. I wejdźmy sobie teraz do mapki. Cholera, zapomniałem go wyhamować. Okej, hamujemy. Można samochód wyłączyć jakoś. Można zrobić mu zdjęcie. Z różnych stron. Co tu można jeszcze zrobić? Aktywności. Tyle. Jakoś wyłączyć się go da? O, właśnie, można wyłączyć go przyciskiem B. Tylko że tak, jest wyłączony, a obroty jest dalej 1000. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Zobaczcie, wyłączam samochód, dalej 1000 obrotów. A słuchajcie tego. Włączam samochód. No nie, niby słychać ten taki ryk, że niby są wyższe obroty, a ten
ta wskazówka obrotów jest cały czas na 1000, więc... dziwne, co najmniej. Dobra, ale to są szczegóły. Jedźmy sobie teraz na misję. Myk. Możemy się teleportować, możemy sobie tam pojechać. Ponieważ słabo znam miasto, lepiej jak sobie tam pojadę. Powiem wam, że gdy grałem pierwszy raz wersję beta tej gry, to odnosiłem wrażenie, że brakuje tutaj takich miejsc, takich małych jakby pobocznych dróżek, gdzie można się na przykład ukryć przed policją. I wiecie co, teraz grając tak u siebie i może mając więcej czasu, aby pozwiedzać ten świat, a to wrażenie było troszeczkę złudne. Więc też musicie brać troszeczkę poprawkę na to, co to za samochód do cholery jest piękny. Musicie brać poprawkę na to, co ja mówię i samemu po prostu zbadać, jak to wygląda. To jest Porsche. To jest Porsche jakieś, ale z daleka wyglądało coś jak Mitsubishi Eclipse. Mogłem wyzwać to Porsche na pojedynek, ale dajmy temu spokój. Tutaj mamy misję, która prawdopodobnie odblokuje mi coś ciekawego. Być może do tunigowania. Chociaż misję u Amy rzeczy do tunigowania powinny odblokowywać. Dobrze, jesteśmy sobie tu. Co się tu podziało? Podkręcamy tempo. O, to jest akurat misja dla Amy. Mustang. Let's go. I zobaczymy, co mój stunigowany bardziej na drift Mustang zrobi z tym, z tą pierdziawką z przodu. Wow. Woo! Pięknie poszedł. To mi się podobało. Wychodzimy z zakrętu, od razu pełne nitro. Ciekawe, czy ja dogonię tego Nissana z przodu. Dobra, mamy dziadzinę. Yeah! O! Kojarzycie takie tunele z Undergrounda 2? Jeśli nie, to polecam obejrzeć serię z tej gry u mnie na kanale. Tak nie reklamując się w ogóle ani trochę. No i właśnie, teraz mam takie nitro, które jest mocniejsze, ale które się nie uzupełnia podczas jazdy, gdy nie wykonuję żadnych jakichś ryzykownych manewrów typu driftów. Ale gdy zaczynam wykonywać drifty, nitro ładuje się prawie do pełna po jednym takim konkretniejszym ślizgu i przy wyjściu z zakrętu mamy od razu pełną moc. Robi się coś a la poranek, nagle się taki zrobił. Uda się zrobić tu ładny drift, ludzkowy. Aj, słabo. Wow, ale już ładnie leci. Podoba mi się ogólnie taki styl driftowania. Teraz to był troszeczkę mój błąd, bo zahaczyłem ścianę. A ogólnie samochód można sobie ładnie tutaj dostosować, jak widzicie. Fajnie. Dostałem $4000 za tą jazdę. Bezprawie, prędkość, styl, ekipa, coś tam, strata, dostaje się jakieś punkty. Prawdopodobnie te punkty będą wpływać na jakieś tam odblokowania, ale nie jestem pewny, co dokładnie to robi. O, Amy jeździ sobie w jeździe dowolnej, możemy ją sobie prawdopodobnie wyzwać na pojedynek. Zobaczmy. Okej, to właśnie dzwoniła ona, jedzie koło mnie. Fajna sprawa. Mogę ją wyzwać na pojedynek? Mogę. Mogę zrobić ucieczkę. Zobaczmy, jak wygląda ucieczka. Fajne to jest. To mi się podoba właśnie. Dobra. No troszeczkę mi zwiała. Nie mogę się teraz rozwalić, bo mnie zgubi i goni nas policja. Okej. O kurde, ale spieprza. Szalona bitches. Nie, o, meta, kurde. Tu nie jest tak jak na, jak było w Undergroundzie, że mamy na przykład o 300 metrów kogoś wyprzedzić, a szkoda, ja to strasznie lubiłem. Przegrałem. I tak dostałem jakieś tam doświadczenie, ale przegrałem.
Goni mnie policja, mogę jeszcze raz wyzwać Amy, mogę wyzwać ją na drift, mogę wyzwać ją na sprint, mogę wyzwać ją na znowu ucieczkę, mogę zrobić co chcę i to mi się bardzo podoba. Bo nie wiem czy wiecie, ale multi ma wyglądać podobnie jak w Need for Speed Rivals, czyli mamy jakieś tam eventy i w tych eventach muszą się spotkać gracze, powiedzmy, nie? I tutaj właśnie fajny jest ten system wyzywania kogoś na pojedynek, aby można, nie trzeba było jeździć po prostu w jedno jakieś tam określone miejsce, tylko żeby można było wyzwać gracza tutaj i jedziemy, no nie? Nie wiem dokładnie jak to jeszcze będzie tutaj rozwiązane. Nie mam możliwości teraz grania online, ale na pewno to sobie przetestuję, gdy już będę miał pełną grę, czy pełną, już taką wiecie, po premierze i tak dalej. O, tutaj coś mamy. W blasku księżyca, to jest wyścig jakiś zwykły. Ostateczny test prędkości stylu. Jeźdź jak najszybciej z grupą innych aut i zdobywaj punkty za drift. Im bliżej czoła stawki, tym większy mnożnik punktów. Dobra, fajnie. Jedziemy. O. I prawdopodobnie będziemy sobie tutaj ładnie driftować. Tak. Okej, oni sobie gdzieś tam sobie jadą z przodu. Nie wiem dlaczego tak dziwnie to wystartowało. No i wbijamy w kaniony. Świetnie to wygląda. Aj. Och, kurde. Mój samochód się troszeczkę zniszczył. Jestem na drugim miejscu. Muszę troszeczkę przyspieszyć chyba. Chociaż tutaj ważne są punkty stylu. Co to za gówno jechało? Trzeba uważać. Dobra. Siek wszystkich. Aj, za blisko. Ach. Ja mam teraz tendencję do zamykania oczu, kiedy dzieje się coś złego w grach wyścigowych. Nie wiem czemu tak mam. To chyba mi się wzięło. O, ale fajna Supra pojechała. To mi się chyba wzięło odkąd zacząłem słabo jeździć w Dirty Rally. Po prostu zamykam oczy. Słabe to jest. Dobra. Jadę za wolno, żeby tu ładny drift zrobić. Ależ się tam pchają! No mój samochodzik jest jeszcze niestety słaby. To jest 8 na 18 punktów kontrolnych. Więc jeszcze na pewno kawałek przede mną. Aj! Słabo. Dobra. Co oni tak zwalniają? Strasznie wolno jadą. Okej. Ładnie poszło. Pięknie. No idzie całkiem dobrze teraz, w końcu. Cały czas cisnę gaz do końca, przy driftach nic nie puszczam gazu, nie ma sensu, ten samochód jest jeszcze za wolny, żeby trzeba było coś tutaj gazem operować. Cały czas gaz na maksa i tyle no. Dobra, mamy tutaj metę. Przed metą zaczynają przyspieszać, no nietypowe jak na NFS-a. Koniec zawodów za okej, dziwne, ale coś się podziało dziwnego. Pozycja pierwsza, okej. 2000 gotówki, nowy rekord osobisty, nawet jakiś zdobyłem. Król Synchro. Czy ja powinienem z nimi jeździć? Znaczy tak koło nich? Czy po prostu przed nimi? Czy to powinna być jakaś synchronizacja? Nie wiem, ale fajne jest natomiast to, że wszyscy jadą później sobie o tak około siebie, nie? Można kogoś wyzwać na pojedynek. Nie wiem, spróbujmy kogoś wyzwać na pojedynek. Na przykład, co to jest? Nissan 2000 GTR? Chyba tak. No i możemy. Myk. O! Spontaniczny wyścig, o! Ze wszystkimi naraz, o! Bez kitu, ze wszystkimi naraz, ale jaja. To jazda.
To oni mnie wyzwali na taki wyścig. Nieźle. Ile do końca? Nie ma nigdzie pokazane, ile ten wyścig ma trwać, jaki jest długi. Ale udaje mi się bez problemu dogonić tutaj czołówkę. O, teraz musiałem troszeczkę pooperować tym gazem, żeby się tu zmieścić. Było naprawdę ciasno. Okej. Wow! Oż ty, kurde, jak mnie... Przed samą metą? What? Coś tu oszukują. Coś tu oszukują. No dobra. Załatwione. Wszystko ładnie, pięknie. A teraz jedźmy sobie może gdzieś indziej. Może zróbmy jakąś misję? Co wy na to? Tutaj mamy... Wtajemniczenie. Konkurs z liftu. Świetnie. Ściana szybkości. No tak. Raczej dużo nie zobaczę. Teleport. Myk. Mogę się od razu teleportować. Chociaż nie powinienem. Powinienem troszeczkę bardziej pozwiedzać. Dobra, zarobię trochę kasy na tym wyścigu, na tym pojedynku chyba też trochę dostałem. Drifty, okej. Myk. Lecimy! Serio? Golf? Na zawodach driftu? Nieźle. Golf na zawodach driftu. Powodzenia! To jest naprawdę ciasne, trzeba uważać. Fajnie brzmi ten Mustang, podoba mi się. $20 000, tamci mają po 9. Tutaj jakichś wyszukanych driftów się nie robi, po prostu w tę samą stronę się skręca, no ale jest to... Są to pierwsze zawody driftu, więc nie ma się co tutaj spodziewać jakichś kokosów albo wyszukanych driftów. Mam nadzieję, że później będzie ciekawiej. Radzę sobie, doświadczony gracz w NFS-ach musi sobie radzić, no musi, no nie ma opcji. Okej. Także do driftowania używamy hamulca nożnego tylko i wyłącznie. Ręczny w ogóle jest beznadziejny do tego typu rzeczy. Ile tu mamy tych okrążeń? Aha, to jest na czas po prostu, okej. Inaczej brzmi ten Mustang, jak się jedzie właśnie z maski, inaczej jak z tyłu, inaczej z boku. Fajne to jest. I naprawdę podobają mi się dźwięki tych aut jak do tej pory. O, fajny jest ten klimat, taki undergroundowy. Na pewno wiele graczy to doceni, którzy czekali na tego typu rozrywkę tutaj. Są także miejsca, gdzie możemy sobie porobić fotki. I jedno z takich miejsc jest tutaj. Możemy przyprowadzić swoje auto, myk, myk, tu. Okej. Aha, okej. Musimy zakręcić bączka. To są takie flary, okej. Teraz chyba gdzieś tu... O nie, to nie jest chyba tutaj. Ale gdzieś w takim miejscu można było zrobić sobie fotkę. Nie wiem, czy to nie tu czasem było, ale... Dziwne. Nie, może jestem jakiś głupi. Konkurs driftu. Tu jeszcze można coś sobie zrobić. Wtajemniczenie. Czy to robiliśmy sobie już? Czy nie? Aha, coś tutaj robiłem. Czyli to jest po prostu sobie to. Okej, no to jest to. To co to jest?
Kalejdoskop 1 na 30. Dobrze. To co? Coś tam może odblokowałem albo i nie. Tutaj mamy konie na start. Wyścig na torze, czyli okrążenia. A tu mamy... Co tu mamy? Teleport. Zobaczmy, co tutaj jest. Nie wiem, co to jest. Dinner? Także, co myślicie ogólnie o tym NFS-ie? Tak jak ja sobie tutaj teraz gram i opowiadam o moich wrażeniach. Przejdź do lokacji. Jak wy czujecie tego NFS-a? Czy czujecie ten klimat tej gry? To też mnie jakby interesuje. Drifting is too safe. What? There's no buzz in it. There's not. Says who? You? Come on, Amy, back me up. Well, I kind of love it and hate it. Like, it hurts me to hear it bouncing off the limiter like that, but I do get a rush when I'm holding it at that sweet spot. Yeah. Okay, I'm out of here. You coming? Yeah. Okay. Peace. Have a seat, man. He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Oh. You need a certain finesse to hold that slide or hoon with precision. Mm-hmm. It's all about riding the tipping point. Am I right or am I right? You're never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? You see, Robin here, she's got class. Got that steady hand. Pewną rękę, to lubię. He be yanking on the e-brake like a teenager fresh out of driver's ed. Szarpy zaręczny. Zarumieniłem się. It's just a good thing his old man has deep pockets, is all I'm saying. Look, we've been talking too much. I'm out. And when has that ever been a problem? Well, it's a problem. We're standing here yapping about it and not actually out there doing it. Look, I'm putting a little something together. Nothing concrete yet, but you've had enough zen and need a little noisy chaos. Cool. I'll give you a shout. Later. Always ahead of the curve, that girl. Yeah, stuff just happened when she's around, you know. Either way, you should try your arm smoking rubber with the Ventura bass set. Yeah. I'll call you. Get you hooked up with the local scene. Yeah. Ta jego fryzura, to mnie nie przestanie normalnie zadziwiać, śmieszyć do końca tej gry, serio. What's up? Staring at the walls and hearing voices. I need to see a human face. Let's meet. Do a run, whatever. Something. Just don't flake out. Okej, okay, Amy jest dziwna, ale tuninguje wóz, więc spoko. Dobrze, moi drodzy, skończyliśmy sobie dzisiaj odcinek. Przetestowaliśmy mniej więcej drift. Nie stuningowałem tego samochodu, nie przerobiłem go może 100% na drift, ale już w miarę coś tam się ślizga. A w następnym odcinku jeszcze pewnie się, w następnych odcinkach jeszcze pewnie bardziej się i dokładniej tym pobawimy. No, pościgaliśmy się, powyzywaliśmy kogoś na pojedynek. Porobiliśmy masę rzeczy i przeszliśmy trochę tej gry. Ciągle się modlę o to, aby te wszystkie zapisy mi się zapisywały później. Strasznie tu ciemno było, ale okej. Żebym miał to wszystko po prostu już w pełnej wersji gry. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.